Witam, witam, tu Omega Wario. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć wyjątkowy, ponieważ na moim kanale nie za często nagrywam serię ciekawostek o kreskówkach, aczkolwiek dzisiaj, w sam raz na dzień przed premierą sezonu trzeciego Sobiego Domu, zdecydowałem, aby wraz z Chorabu przygotować dla was 12 szybkich ciekawostek o Sobim Domu. Ciekawostek, które przy okazji zwiększą waszą ekscytację idealnie na trzeci sezon. Na kanale Chorabu znajdziecie film o tematyce kreskówkowej, takiej samej jak u mnie, więc myślę, że jego kanał was zainteresuje. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam was na 12 szybkich ciekawostek o tej kreskówce. Cześć, z tej strony Chorabu i bez większego przedłużania zapraszam was do oglądania. Imię Luz w języku hiszpańskim oznacza światłość, co byłoby pierwszym zaklęciem, jakiego nauczyła się nasza główna protagonistka. Jeżeli już jesteśmy przy imionach, to imię Amity oznacza przyjaźń, co sugeruje, że nasza bohaterka jest bardzo przyjazną i dobroduszną postacią. Talizman Amity, Ghost, dostał imię po kociaku twórczyni kreskówki. King ma obsesję na punkcie swojej korony Burger Queen, która jest nawiązaniem do sieci fast foodów Burger King. W kreskówce All House jest niesamowicie dużo nawiązań do wodogrzmotów małych. Serdecznie zapraszam do odcinków Wario odnoszących się do tej kreskówki. Disney, aby w pewien sposób zareklamować nowo co powstało kreskówkę, wypuścił dwuodcinkowy talk show z udziałem par słów opowiadających o kreskówce, a nazywał się Look Who's Talking. Dziękuję bardzo Wario za zaproszenie mnie do dzisiejszego odcinka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji jego kanału, bo gość robi naprawdę niesamowite produkcje. Twórczyni Sobiego Domu jest wielkim fanem Pokemonów, dlatego King jest wzorowany na Pokemonie Cubone. Kolejną ciekawostką związaną z Pokemonami i Sobim Domem jest to, że w polskiej wersji dubbingu głos Luz podkłada Hanna Kinderkis, która dubbinguje Asha. Luz nie toleruje laktozy. Głos Kingowi podkłada Alex Hersh, twórca wodogrzmotów małych, który jest znany z podkładania głosu Billowi Cyferce, wujkowi Stankowi i wielu innym postaciom. W finale drugiego sezonu, potem jak główni bohaterowie dostali się do ludzkiego świata, w laptopie mamy Luz możemy znaleźć widniejące zdjęcie Ann Bunchoy, czyli głównej bohaterki kreskówki Płazowysz. Na plakacie z trzeciego sezonu kreskówki możemy znaleźć nawiązania do wersji beta głównych postaci, których wygląd został w późniejszym czasie zmieniony. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Wiem, był niestety bardzo krótki w porównaniu do innych moich filmów, ale spokojnie. W następnym tygodniu powinna pojawić się u mnie analiza pierwszego odcinka sezonu trzeciego, w której będzie sporo do mówienia i na pewno trochę interesujących tajemnic się w nim pojawi. Chciałbym podziękować Chorabu za wystąpienie w tym filmie. Pamiętajcie, żeby wpaść na jego kanał i zostawić na nim coś po sobie, tak samo jak i na moim kanale. Mam nadzieję, że ciekawostki się spodobały. Dajcie znać, jeśli chcecie więcej, a ja się z wami żegnam i widzimy się w omówieniu pierwszego odcinka sezonu trzeciego. Na razie!